Witamy na konferencji prasowej po 37. kolejce PKO Ekstraklasy, w której Raków Częstochowa zmierzył się na Gieksa Arenie z Wisłą Płock. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-1. Jest z nami trener gości, pan Radosław Sobolewski. Trenerze, poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałbym pogratulować gospodarzom zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa 2-1. Co do nas, przyjechaliśmy dzisiaj w naprawdę eksperymentalnym składzie. Bardzo dużo młodzieży dostało dzisiaj szansę gry i myślę, że pokazała serce, charakter w dzisiejszym spotkaniu. Walczyliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Oczywiście przyjeżdżając tutaj chcieliśmy ten mecz wygrać. Nie udało się. Zespół Rakowa był zdecydowanie bardziej doświadczonym zespołem. Wyszedł tak naprawdę w najmocniejszym składzie. Stąd nasze problemy, ale to też jest, że tak powiem, wielka nauka dla tych chłopców. Mogli dotknąć tych rzeczy związanych z Ekstraklasą i mam nadzieję, że wyciągną jak najwięcej wniosków dla siebie, aby się rozwijać, aby być po prostu lepszymi piłkarzami. Dziękujemy. Pytanie do trenera, pan Maciej Kmita, WP.pl. Po raz szósty z rzędu mistrz Polski skończy sezon ze średnią poniżej 2 punktów na mecz. To jedna z najniższych średnich w europejskich ligach. Co pana zdaniem może mówić o polskiej lidze to, że tak niewiele trzeba, by ją wygrać? A czy zadający pytanie wygrał tą ligę chociaż raz? Pomidor. To wszystko. Dziękujemy. Gościem drugiej części konferencji jest trener gospodarzy, pan Marek Papszun. Trenerze, poprosimy tradycyjnie o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Myślę, że pokazaliśmy to, co przez większość sezonu, charakter, taką determinację w dążeniu do celu i to zostało nagrodzone. No, strzeliliśmy bramkę chyba już po czasie. Kilkukrotnie tak też wygrywaliśmy, także no, to bardzo cieszy. Może nie szło nam do końca w tym meczu, ale myślę, że było widać, że mamy jednak przewagę ciągle, gdzieś tam naciskamy, drążyliśmy i wygraliśmy. Bardzo się cieszę, bo to był ostatni mecz i chyba dał nam on 10. miejsce. Bardzo chcieliśmy zająć 9., nie udało się, ale myślę, że 10. w pierwszym sezonie w Ekstraklasie to jest bardzo dobry wynik, żeby nie używać tutaj jakichś górnolotnych słów. Zwariowany sezon za nami i cieszę się, że tak się w tym sezonie zaprezentowaliśmy. Także tutaj chciałbym to podsumować, pogratulować przede wszystkim kibicom tej postawy, że tu zawsze nas wspierali, że ten Bełchatów stał się naszym drugim domem i dobrze się tu czuliśmy, bo tu kupę punktów narobiliśmy i dzisiaj też przy wsparciu kibiców wygraliśmy ten mecz, choć nie było łatwo i czasu było coraz mniej. Wszystkim pracownikom klubu, tym, którzy cokolwiek tutaj dla nas robili, też chciałbym podziękować z tego miejsca. Myślę, że mam nadzieję, że klub będzie się rozwijał i będzie nadążał za tymi wynikami sportowymi. Zarządowi klubu z prezesem Cyganem, że tą samą drogą będą szli. No i właścicielowi klubu, Michałowi Świerczewskiemu, za pasję, poświęcenie i to, że zawsze na niego można liczyć i to, co robi dla piłki i dla całej Częstochowy. No, duży szacunek, myślę, że niedoceniany człowiek, no ale może po śmierci będzie lepiej, choć pewnie będzie długo żył jeszcze. No i najważniejsze postacie, drużyna, tak, no, gratulacje, daliście radę. I na koniec duże podziękowania, bardzo duże, największe chyba dla mojego sztabu szkoleniowo-medycznego, organizacyjnego, szczególnie dla trenerów, którzy ze mną współpracują, doceniam waszą pracę. Mega nie jest łatwo, pracują ciężko i długo też kosztem rodziny, kosztem wyrzeczeń prywatnych. No ale to jest nagroda dzisiaj, to jest wasz sukces, ja tylko was reprezentuję. To tyle, no, krótki odpoczynek i idziemy dalej. Mam nadzieję, że będziemy szli tą drogą i dalej się rozwijali. Dziękuję trenerze. Pytanie Maciej Kmita, WP.
Po raz szósty z rzędu mistrz Polski skończy sezon ze średnią poniżej 2 punktów na mecz. To jedna z najniższych średnich w europejskich ligach. Co Pana zdaniem może mówić o polskiej lidze to, że tak niewiele trzeba, by ją wygrać? Nie tak niewiele, no bo trzeba być pierwszym i zdobyć wystarczającą ilość punktów. Ja nie podchodzę do tego statystycznie, jeżeli wystarczyła taka ilość punktów, to znaczy, że Legia była najlepsza i gratulacje dla Legii, też złożone już jej trenerowi. I trzeba to szanować, jeżeli my się wzajemnie nie będziemy szanować, nikt nas nie będzie szanował w Europie na pewno. Dziękuję. Na wszystko. Dziękuję.